za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. W kolejne niedzielne popołudnie witamy w nowym portalu. Tu Aurelion oraz Milka. Cześć Milka, witaj znowu w portalu. Jest mi strasznie miło, że znowu zechcesz ze mną pogaworzyć. I to już jest chyba jakaś tradycja, że w portalu otwieramy ty i ja nową serię. Dzisiaj mianowicie tym odcinkiem otworzymy serię Kartka z kalendarza, bowiem w kalendarzu geekowskim dosłownie na dniach obchodzić będziemy Dzień Gier Planszowych. Z tobą, jako planszówkowym wyjadaczem, z którym powielokroć rzucałem kostki i przedstawiałem pionki, chciałbym właśnie pogadać na różne takie tematy związane z planszówkami. I po pierwsze, co takiego jest w tym hobby planszówkowym, że ludzie grają na potęgę, według ciebie? Bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie za wszystkich ludzi, którzy grają w gry planszowe. Ja uważam po prostu, że jest to bardzo dobra rozrywka, która łączy ze sobą dwie ważne rzeczy, czyli aspekt taki społeczny, socjalny oraz taki wysiłek umysłowy. Trochę może nawet bardziej angażujący na przykład niż film, w którym się po prostu ogląda i można się zastanawiać, co się tam dzieje, co zrobi bohater, co się wydarzy za chwilę. Tutaj to my musimy zastanowić się, co my zrobimy za chwilę, to jak przechytrzyć przeciwnika, jak zdobyć więcej punktów lub jak przeżyć przygodę, bo gier planszowych a wszelakich rodzajów jest bardzo dużo. Ten aspekt interakcyjny, ten aspekt socjalny wydaje mi się jest tutaj bardzo ważny, szczególnie w aspekcie tego, co przeżywaliśmy w ostatnich latach, czyli pandemii i tego, jakim sukcesem i jakim boomem cieszyły się różne portale planszówkowe i ilu to nowych graczy im właśnie pandemia przysporzyła. I to chyba właśnie coś w tym jest, że ludzie pomimo izolacji, pomimo właśnie takiego siedzenia w domu, chcą być ze sobą na różne sposoby, no i planszówki nawet online mogą być namiastką takiego kontaktu. Co o tym myślisz? No, jak najbardziej się z tobą zgadzam, chociaż z planszówkami takimi nie online pojawia się zawsze największy problem, czyli jak w grupie 4, 5, 6 osób znaleźć termin, który wszystkim odpowiada, którym wszyscy będą mogli przyjść i jeszcze umówić na tą jedną konkretną w grę, którą będziemy grali. Ja widzę jeszcze jeden problem w graniu na żywo, w graniu takim analogowym, mianowicie ja bym nazwał ten problem Aurelionowym, czyli taki, że przeczytałem zasady, ale nie do końca zrozumiałem albo nie do końca wytłumaczyłem wszystkim inne. Tak. Znam to doskonale od gier z tobą właśnie. Chociaż jak sam tłumaczę zasady, to również często o czymś zapominam albo czegoś nie powiem. No ale taki urok. Można by czytać te zasady najpierw 15 razy, ale lepiej zagrać. No właśnie, a jak zagrać, to w co grać? No bo generalnie, sam powiedziałeś, gier jest cały multum. No, to nie będzie żadna przesada, jak wyliczymy tysiące tytułów. I w takim razie, po pierwsze, jak w ogóle kategoryzować gry planszowe, a po drugie, w które gry warto pograć i dlaczego? Jak kategoryzować gry planszowe, to szczerze mówiąc, żadnej naukowej książki, publikacji na temat nie czytałem, a wiem, że są. Niestety nie tanie, ale chyba najlepszym takim źródłem jest portal Board Game Geek, który jest taką bazą danych na temat praktycznie rzecz biorąc wszystkich gier, jakie zostały wydane na całym świecie niemalże. Na pewno są jakieś wyjątki, ale większej bazy nie ma. I tutaj tych kategorii jest naprawdę bardzo dużo, długo by wymieniać, szczególnie, że jeszcze w różne kategorie te kategorie są podzielone, także możemy dzielić gry na zależności od liczby graczy, w zależności od tego, czy są kooperacyjne, czy rywalizacyjne, od tego, czy są długie, krótkie, łatwe, trudne, jakie mają konkretne poszczególne mechaniki, czy jest rzucanie kostkami, czy są pionki, czy są figurki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także na to można by naprawdę pisać całą książkę, pewnie nie jedną. Tutaj dzielisz już trochę kostkę na 6 części, nie wiem czy równych, ale z mojego doświadczenia, bo przecież gramy w planszówki razem już od chyba 10 lat bodaj, wychodzi praktycznie to samo, że w którą stronę by się nie obrócić, jakikolwiek aspekt by nie wziąć rzeczywistości, czy historii, czy nauki, no to tak naprawdę można z tego wyciągnąć jakąś grę planszową, która już istnieje na rynku z większym lub mniejszym sukcesem komercyjnym. No bo z jednej strony mamy właśnie nie to dobre, co dobre, tylko to, co się ludziom podoba. No i w związku z tym oczywiście będą różne gusta, a z drugiej strony ludzie też są różni i ludzie też są, no umówmy się, na różnym etapie nie tylko rozwoju osobistego, ale też rozwoju planszówkowego. No i w związku z tym, jakbyśmy zaczęli tak od żłobka, no to jaką grę byś polecił dla takiego przedszkolaka albo człowieka, który, umówmy się, nie umie czytać? Jeszcze z własnymi bąbelkami doświadczenia nie mam, więc opieram się tylko tutaj na albo jakimś własnym guście, albo na tym, co słyszę od ludzi. Ale na przykład ja bardzo lubię nawet sobie czasem zagrać w taką grę jak Pędzące żółwie, w której dosłownie zagrywa się karty,
które przesuwają żółwie, które zmierzają do sałaty. Nie ma żadnych napisów. Zasady są bardzo proste. Trzeba przesunąć swój kolor żółwia jako pierwszego do mety, a jednocześnie spowolnić inne żółwie. A może się przy tym faktycznie bawić cała rodzina. Pędzące żółwie to jest gra, którą kupiłem, byłem nawet swoim własnym siostrzeńcom, którzy wtedy mieli lat pomiędzy 3 a 9. No i grali do upadłego faktycznie, razem z rodzicami też. I cieszę się, że właśnie tego akurat bakcyla zdołałem im jakoś zaszczepić. A z mojego doświadczenia to, co mi się podoba i to, co również innym siostrzenicom z kolei bardzo podeszło, to było doble, po angielsku znane jako spotted. Wyczaj sobie, że jak kupiłem tym siostrzenicom z Denver, Colorado, wersję z polską instrukcją, no to oni nie znaleźli sobie instrukcji po angielsku. Nie, oni obczaili swoje własne zasady. Grali w ten sposób, że wszystkie karty równocześnie wykładali na stół i dopiero wtedy na spostrzegawczość, no bo oczywiście to jest gra na spostrzegawczość, szukali wspólnych elementów pomiędzy kartą, która znajduje się na środku i pomiędzy tymi 20 kartami, które mieli przed sobą. Także to była wersja taka ultimum albo ekstremalna, ale muszę ci powiedzieć, że jak pierwszy raz zobaczyłem, jak oni w to grają, to mi po prostu system wywaliło, no bo kurczę, tam tego spostrzegania to było od groma i ciut. Na szczęście jeszcze nie ma planszówkowej policji, która jeździ po domach i sprawdza, czy ludzie grają zgodnie z zasadami. To prawda, takiej policji jeszcze nie ma. Drugą grę, którą kupiłem im również, na etapie, kiedy już potrafiły liczyć, kiedy już przynajmniej do 15 potrafiły liczyć, to była gra Can't Stop, czyli ta gra, gdzie się rzuca czterema kośćmi i potem się parami zlicza sumę oczek i dane sumy oczek po prostu są tymi polami, tymi kolumnami, na których się swoje pionki przesuwa do góry i oczywiście to jest gra, gdzie trzeba zarządzać ryzykiem i trzeba zarządzać ograniczonymi zasobami, bo w każdej turze gracz ma tylko trzy piony, które może przesuwać do góry, do przodu, żeby daną kolumnę sobie zawłaszczyć. No i muszę ci powiedzieć, że jak zaczęliśmy grać w tą grę, no to dziewczyny owszem trochę zaszalały, no bo pokazały, że rozumieją bardzo intuicyjnie, pomimo tego, że ze statystyką nie miały jeszcze i z prawdopodobieństwem nie miały jeszcze nic wspólnego, potrafiły bardzo szybko ogarnąć, że 7 to jest to ta najczęstsza liczba, która się pojawia przy wyrzutach. No i w związku z tym to jakoś im modyfikowało strategię. To od razu możemy nawiązać do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli do gier online. Ponieważ Can't Stop jest dostępny jako jedna z gier w serwisie Board Game Arena i moja koleżanka jest fanatyczką niemalże tej gry, w której właśnie jak, jeżeli już się umawiamy na granie online, to koniecznie musimy grać w to. To ciekawe, że powiedziałeś o Board Games Arena, dlatego że bardzo lubię ten portal i gram na nim no, z częstotliwością, może nie maniaka, ale z częstotliwością, która no, powinna mi zdobyć przynajmniej kilka bonusów i otworzyć kilka achievementów. I tak się owszem stało. I na tym portalu to jest jedna z tych opcji, które gdzie można grać za free w setki gier, ale również istnieje opcja premium, gdzie za równowartość jednej gry planszowej dostaje się dostęp roczny właśnie do dodatkowych gier, do dodatkowych opcji, do otwierania stołów na kilka gier planszowych. Także to jest wydatek dla tych, którzy żyją w mikroapartamentach i nie mają miejsca, żeby planszówkowe gry w realu sobie magazynować. Albo z jakichś względów pojechali gdzieś daleko od domu i swoich znajomych, no i muszą się łączyć zdalnie. No właśnie, a jak mamy znajomych i przychodzą na takie piątkowo-wieczorowe albo sobotnio-wieczorowe party, to w co rżnąć najlepiej? No, ci co przychodzą do mnie, to rżniemy w hardkorowe planszówki dla prawdziwych wyjadaczy, co kilka godzin trwają. No ja rozumiem, że te maratony 10-godzinne to swoją drogą, ale jak mówimy o takich zapychaczach na pomiędzy 5 a 12 osób, które mogą się spodobać właśnie takim niedzielnym graczom, to co polecasz? No to ja zasugerowałbym klasykę, można powiedzieć, takich gier planszowych, karcianych bardziej, czyli Sabotażystę, w której gracze dzielą się na, tajnie dzielą się na drużyny. Część jest dobrymi krasnoludkami, którzy chcą dokopać się do złota. Ktoś jest z złymi sabotażystami, którzy chcą w tym przeszkodzić. No i jest taka gra trochę nerwów i podstępów. Grałem ostatnio w tę grę właśnie z moimi znajomymi tutaj i muszę ci powiedzieć, że jedna z sesji była znakomita, dlatego że mój współgracz sabotażysta doskonale się zamaskował i ja też przywdziałem maskę, umówmy się, ofiary albo scapegoata. No i oczywiście wszyscy ciśnęli na mnie, a on im po cichu burzył szyki. I z taką pokorową twarzą to robił, że po prostu klękajcie narody. No i było bardzo blisko, żebyśmy wygrali, no i w ostatnim ruchu zabrakło nam kart, ale generalnie to była najlepsza gra w Sabotażystę, w jaką kiedykolwiek grałem i gorąco polecam. A ze swojej strony, jak chodzi o gry takie typu party, to ja
bym polecił naszym miłym słuchaczom Szóstka Bierze albo Six Nimmt. To jest gra, która charakteryzuje się zarządzaniem ryzykiem i strategią w takim znaczeniu, że mamy pulę kart od 1 do 104 i na każdej z kart jest różna liczba byczych głów, które są takimi punktami karnymi. I wszyscy gracze startują z 66 punktami. Po każdej rundzie odejmujemy od tych 66 właśnie sumę liczb głów na kartach, które dany gracz zebrał. I chodzi o to, że każda szósta karta w danym rzędzie zbiera wszystkie poprzednie 5 kart i te karty się, no umówmy, zjada. Czyli te karty są tymi byczymi głowami, które wchodzą do puli karnych punktów. I ta gra jest bardzo prosta w zasadach. Nawet tutaj wśród moich znajomych rżniemy w to często, dlatego że jest bardzo proste do opanowania, jest bardzo niski próg wejścia. Wydaje mi się, że to jest jedna z cech charakterystycznych, jak chodzi o gry takie typu party, że właśnie ludzie nie potrzebują zbytnio się wysilać, jak chodzi o naukę całego systemu i naukę zasad gry, ale potem wykumanie strategii i zwycięskich manewrów, to jest cała zabawa w takiej grze. No i do tego jeszcze obie te gry, o których powiedzieliśmy, mają bardzo, bardzo malutkie pudełka, ponieważ składają się tylko tam z kilkudziesięciu, może kilkuset kart, może stu kilku kart, więc dosłownie są rozmiaru no, średniej wielkości portfela, więc dosłownie można brać, mieć zawsze przy sobie i mieć na każde spotkanie z znajomymi, wyciągnąć tego jokera asa z rękawa i mówimy, gramy. Wiesz, co jeszcze przyszło mi do głowy, jak mówisz o kilkuset kartach? Karty przeciwko ludzkości. No i oczywiście tutaj przychodzą mi do pamięci te skierkony, gdzie ludzie w domowym sumptem wydane karty przeciwko ludzkości rżnęli do trzeciej i do czwartej nad ranem. Tylko dlatego, że właśnie, że były, że można się było pośmiać, no bo tam losowość tych kart jest oczywiście olbrzymia. No i w związku z tym to była kapitalna zabawa, szczególnie jak ktoś miał no, takie szerokie poczucie humoru i mógł szybko obczaić, jak inni ludzie reagują na dane frazy, na dane powiązania. Może sprecyzujmy, że nie tyle szerokie, co czarne poczucie humoru, ponieważ niektóre żarty są tam zdecydowanie poniżej akceptowalnego poziomu na taką naszą na przykład internetową rozmowę. No tak, umówmy się, że to jest gra 18+, generalnie, a wersja taka lightowa, wersja 13+, to jest Apples to Apples. Angielski tytuł wydany już we wczesnych latach 2000, ale cieszący się znakomitą popularnością. No i oczywiście z tego wyrosły najpierw karty przeciwko ludzkości, potem Joking Hazard z tego też się wzięło, czyli wersja komiksowa. Dylematy wagonika. Cała masa takich klonów wyrosła, które mają tę samą zasadę, że funkcja sędziego, który wybiera najśmieszniejsze... Albo najgłupsze. No to wszystko zależy od wybierającego, nie? Znowu, każdy ma swoje poczucie humoru. W każdym razie wybiera spośród kart położonych w ciemno tę, którą uważa za najlepsze połączenie i to jest punkt zwycięstwa dla danego gracza. No jeszcze tylko tak do ciebie dorzucę, że największym moim zdaniem minusem tych kart przeciwko ludzkości i wszelkich klonów jest to, że się przynajmniej mi dość szybko nudzą. Jak się zagra w to 3, 4, 5 razy, to znając większość kart na pamięć, to można przewidzieć, co będzie dobrym połączeniem, a co nie, a na przykład tego efektu nie ma przy piątej bierze, tak jak ty, przy szóstej bierze. Piąta bierze też jest taka gra, ty akurat mówisz o szósta bierze. To prawda, natomiast ratunkiem tutaj są nie tylko rozszerzenia, zarówno w przypadku kart przeciwko ludzkości, jak i Joking Hazard, ale również karty Jokery, czyli po prostu karty, które się uzupełnia własnym tekstem. I to może dodawać do zabawy świeżości, elementu świeżości. No dobrze, ale imprezki imprezkami, przejdźmy do planszówkowego mięsa, czyli tych gier, które trwają po 2, 3, 4, 8 godzin. No właśnie, czy tam musi być, powiedz mi, ile plastiku musi być w takiej grze z najwyższego kalibru? Może być całkowite równe 0. No, powinna być ta folia na pudełku, żeby się nie obtarło w transporcie, ale poza tym to nic. Dobre gry radzą sobie bez plastiku. I tu jako przykład od razu mogę powiedzieć grę, która akurat w Polsce dostępna nie jest, ale była wielkim hitem na Kickstarterze jakiś czas temu, czyli Siódmy Kontynent, który właśnie składa się z grubo ponad 1000 kart, które służą do wszystkiego, czyli zarówno budują mapę świata, a jeszcze dodajmy, że to jest gra przygodowa, w której eksploruje się właśnie ten tajemniczy Siódmy Kontynent, więc karty są zarówno tworzą mapę świata, karty stanowią nasz ekwipunek, karty stanowią nasze umiejętności, punkty życia, wydarzenia, które się dzieją losowo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc na samych kartach można stworzyć grę przygodową, opowiadającą jakąś historię, mającą tajemnice i zagadki i tak dalej, i tak dalej. To jest gra, w którą jeszcze nie grałem, ale wyczekuję okazji, żeby właśnie rozpocząć taką przygodę i podróż przez nieznane kontynenty. Ale wciąż mówisz o grach planszowych, czy o prawdziwym świecie? Mówię oczywiście o Siódmym Kontynencie. Jak chodzi o mój typ w tej kategorii zaawansowanej,
to mnie najbardziej podchodzą i są od lat w top 3 Lords of Waterdeep, które są powiązane tematycznie i tak mechanistycznie z Dungeons and Dragons. Według mnie to jest kapitalna zabawa dla graczy od do 5 graczy z rozszerzeniem i w ograniczonej liczbie tur trzeba poprzez postawienie pionków na odpowiednich polach zebrać wystarczająco zasobów, żeby skończyć questy. I te questy albo zadania są powiązane z tym, ile punktów na koniec gry każdy gracz zdobędzie. Jak już wspominasz Lords of Waterdeep, to mi się oczywiście przypomina, to znowu wracam do tego, co mówiliśmy na początku, ponieważ to właśnie ty tłumaczyłeś nam zasady, a myśmy zgodnie z twoimi zasadami przez następnych kilka lat w to grali i dopiero w tych kilku latach się zorientowaliśmy, że cały czas graliśmy źle. Przeczytałem zasady i zapamiętałem zasady nie do końca zgodnie z duchem tego, co tam było napisane, bo uznałem, że w danej kolejce każdy gracz może ukończyć tylko jeden quest. A nic takiego w zasadach nie stało. Nie wiem, czy winić za to po prostu moją szybkość, z jaką się zachłysnąłem tą grą, czy moje myślenie życzeniowe, czy no jeszcze niedoskonałą wtedy znajomość angielskiego, a cały czas nie jest doskonała. No i nie mam usprawiedliwienia po prostu na to, zachowałem się jak gówniarz, będę się starał, żeby to się jak najrzadziej powtarzało. Co prawda gra nam się wciąż podobała, jednak była zdecydowanie dużo trudniejsza. Jak już można robić dowolną liczbę zadań, to zdobywa się dużo więcej punktów. Tak, to zdecydowanie podskoczyły nam wyniki, jak kończyliśmy tę grę z tymi właśnie prawidłowymi zasadami. Lords of Waterdeep to jest również jedna z moich ulubionych mechanik w grach planszowych, czyli worker placement, czyli zarządzanie pracownikami, w którym wysyła się swoje figurki czy pionki pracowników do wykonywania jakichś zadań na planszy. No to tutaj polecę również bardzo dobrze znaną, ale przynajmniej dostępną w Polsce grę, czyli Scythe. Nie ma polskiego tytułu, Scythe się pisze. Co do wymowy tej nazwy są różne zdania w świadku planszówkowym. Niektórzy nawet tłumaczą tytuł na kosa, co nie jest do końca słuszne. Scythe się charakteryzuje przede wszystkim bardzo pięknym wykonaniem, takim klimatycznym zbudowaniem tego klimatu w całej grze, mimo tego, że ona jest właśnie takim tylko suchym przesuwaniem pionków, ponieważ oparta jest na świecie wykreowanym przez Jakuba Różalskiego, polskiego grafika, który wykreował taki świat, który się dzieje po I wojnie światowej, kiedy I wojna się zakończyła i świat się rozwinął w taki dieselpunkowy sposób, czyli mamy wielkie mechy napędzane ropą, parą wodną i tym podobnymi rzeczami. I ten świat jest taki z naszej perspektywy prymitywny, ale z drugiej strony również zaawansowany technicznie. No i w takim świecie walczymy o kontrolę nad Europą po I wojnie światowej, zdobywamy zasoby, zdobywamy robotników. Rozwijając swoje królestwo staramy się zdobyć więcej punktów i zdobyć więcej dobra niż inni gracze. Twoje przedstawienie Scythe przypomniało mi to, jak rżnęliśmy w kilka godzin, 3 czy 4 godziny w Wiedźmina. Owszem, tę grę planszową, która wydała się wtedy, kiedy gra komputerowa wychodziła na rynek. Przy pierwszej rozgrywce ta gra strasznie mi podeszła. Nie wiem, czy traktowaliście mnie lekko, czy po prostu podeszło mi szczęście, że wygrałem tę pierwszą rozgrywkę, bo przy wszystkich innych kolejnych grach daliście mi zdrowego łupnia. W tych kolejnych rozgrywkach nie grałem już krasnoludem, który miał fajne silniczki i można było się nakręcać i nawijać kolejne bonusy. No i może to był powód dlatego, że tych kolejnych rozgrywek owszem już nie potoczyły się aż tak szczęśliwie jak ta pierwsza. Faktem pozostaje to, że to jest gra skomplikowana z całą masą mechanik, z całą masą różnych rzeczy, które można zrobić w swoim ruchu, z dodatkowymi instrukcjami, jak wygląda tura każdego gracza. No i generalnie to tam było dużo mięsa i strasznie mi się to podobało wszystko. No, ja się niestety z tobą nie zgodzę, ponieważ w moim odczuciu Wiedźmin planszowy, Wiedźmin gra przygodowa, ponieważ Wiedźminów jest bardzo dużo zarówno książek, gier, filmów i seriali, to Wiedźmin gra przygodowa jest moim zdaniem prostą grą w gruncie rzeczy. I tutaj wychodzi bardzo ważna rzecz, ponieważ już jakiś czas temu zauważyłem, że zaskakująco dużo ludzi bardzo lubi planszową grę o tron. Co jest właśnie moim zdaniem zaskakujące, ponieważ jest to gra bardzo trudna, bardzo skomplikowana, posiadająca bardzo dużo zasad, również takich szczegółowych, a mimo tego grają w nią nawet tacy niedzielni, powiedzmy tak, gracze zachowują oczywiście cały szacunek. Nie wszyscy muszą grać non-stop na gry planszowe. I dlaczego tak jest? Ponieważ ludzie po prostu lubią ten temat. Nie muszą być fanami gier planszowych, ale są fanami gry o tron i nawet mimo tego, że ta gra jest trudna, żeby zacząć grać, ma skomplikowane zasady, to dla samej chęci zagrania w grę o tron, wcielenia się w tych bohaterów gry o tron, są w stanie bez problemów to przebrnąć. Podczas gdybyśmy dla tych samych ludzi przynieśli jakąś inną grę, skomplikowaną grę planszową, chociażby to Scythe, to już mogliby nie chcieć tyle czasu poświęcić na zrozumienie zasad, na naukę i potem na grę, no ponieważ to nie jest ich klimat.
Wydaje mi się, że może być jeszcze inne wytłumaczenie. Może grają po prostu według zasad aurelianowych w taką grę o tron i to mogłoby im znacznie uprościć cały gryplan. Nie wiem, nie sprawdzę. Jak już mówiłem, nie ma planszówkowej policji. Może niespodziewanie najedzie nas hiszpańska inkwizycja za to. Ale jak mówiliśmy o konwentach i o tym, w co się gra na takich zgrupowaniach wielkich ludzi, no to ty jako osoba, która było nie było, prowadzisz turnieje na konwentach i organizujesz games roomy, może masz jakiś wgląd w to, co się najlepiej i najchętniej gra, albo w to, o co ludzie proszą, albo pytają najczęściej i czy tam są jakieś trendy zauważalne? No to nie owijajmy bawełny, nazwijmy to wprost. Od 10 lat organizuję Skierkon w Skierniewicach. Zawsze odpowiadałem za gry planszowe, więc co nieco już faktycznie o tych grach planszowych na konwentach wiem. No i niezmiennie od lat największą popularnością cieszą się doble, które można powiedzieć reprezentują właśnie te proste gry imprezowe, w które nie trzeba się uczyć zasad, tylko wystarczy taką grę wypożyczyć, razem z 2, 3, 10 znajomymi po prostu sobie pograć, nauczyć się w 5 minut, a spędzić pół godziny albo i godzinę na dobrej zabawie. Także zdecydowanie to się cieszy największym zainteresowaniem. Co było nieco zaskakujące, na ostatnim Skierkonie drugie miejsce w kategorii najczęściej wypożyczanej i najdłużej granej gry zajęła Jenga. I to nawet taka zwykła wersja, nie żadna alkoholowa albo coś takiego. A czy w takim razie w to, w co się gra na konwentach, przekłada się na to albo ma jakieś paralele w tym, co się najlepiej sprzedaje? No, jeżeli chodzi o doble, to tak, ponieważ już jakiś czas temu, nie wiem czy nie ze 2 lata temu, Rebel chwalił się tym, że sprzedali ponad 10 milionów egzemplarzy gry doble. Na polskim rynku? Właśnie tego nie pamiętam, ale jest to bardzo możliwe. Na pewno jest to częściowo spowodowane tym, że ta gra jest najzwyczajniej tania. Jeżeli się zniszczy, to można wzruszyć ramionami i kupić nową, ale jest ryzyko zniszczenia dość spore, bo jest dość dynamiczna i tymi kartami się rzuca, łapie, przekłada i tak dalej. To zwiększa sprzedaż, ale tak czy inaczej głównym czynnikiem jest to, że jest po prostu bardzo łatwo w nią zacząć grać. Można grać ze znajomymi, z rodzicami, z dziećmi, w dużym gronie, w małym gronie, także jest bardzo taka uniwersalna. To by znaczyło, że doble znajduje się w niemalże każdym polskim domu. No i super, że Polacy gremialnie ciśną w planszówki i w karcianki. I dla mnie to bomba, oby więcej. Dbamy o to właśnie próbując gry, na przykład teraz w portalu, ale również na konwentach i w internecie i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, bo jak mówimy o graczach, no to gracze też są różni. I jak się mają oceny właśnie na różnych takich portalach typu Board Game Geek albo chociażby Board Game Arena w znaczeniu właśnie takim grywalności i oceny takiego, dajmy na to Aureliona czy takiego Milki, do tego co profesjonalni gracze, profesjonalni krytycy, teoretycy gier planszowych sądzą o danym produkcie? No właśnie, wydaje mi się, że tak naprawdę nie ma profesjonalnych, zawodowych krytyków gier planszowych. Oczywiście jest wielu youtuberów, wielu podcasterów czy blogerów i tak dalej, którzy o grach piszą, no można powiedzieć, że zawodowo, no albo chociaż częściowo, tak na pół etatu. Jednak to wciąż nie są ludzie z wykształceniem w grach planszowych, którzy pokończyli uniwersytety, uczyli się teorii gier, uczyli się jakichś takich strasznie skomplikowanych rzeczy, tylko to są po prostu fani gier, którzy w którymś momencie stwierdzili, że a ja bym jeszcze napisał post na bloga, a ja bym jeszcze napisał recenzję, a ja sobie nagram filmik. To im się rozwinęło, więc tak naprawdę to też są gracze. Gracze, którzy po prostu widzieli trochę więcej gier, ale wciąż tacy jak my. Tak w przeciwieństwie na przykład do krytyków filmowych, którzy są, powiem, szkoleni na krytyków filmowych i tylko tym się zajmują i ich spojrzenie może być faktycznie odmienne od spojrzenia większości widzów, tak tutaj mi się wydaje, że to co się podoba, ludziom podoba się też recenzentom. W takim razie, jeżeli mamy krytyków, którzy jakoś tak wyrośli nam z takiego społeczeństwa planszówkowego, nazwijmy je ogólnie, i w związku z tym mamy również różne targi gier planszowych, no bo to już jest cały przecież biznes, cała gałęzia przemysłu, która się spotyka w różnych miejscach we świecie co roku i co roku wręczają najróżniejsze nagrody, już to w Niemczech, już to w Stanach, już to na online'ach. No to jakie gry wygrywają co roku według ciebie i jak to się kształtuje i jak to się zmienia? Zacznijmy od tego, jakie w ogóle nagrody są wręczane, ponieważ taką najbardziej prestiżową, najważniejszą jest niemiecka nagroda Gra Roku, czyli Spiel des Jahres, i ona jest wręczana od kilkudziesięciu lat. I tam właśnie widać to, jak się te nagrody zmieniają, ponieważ kiedyś była po prostu wręczana Spiel des Jahres, Gra Roku, a teraz już są podzielone na kategorie, czyli jest wręczana zarówno ogólnie Gra Roku, jak i zaawansowana Gra Roku, czy Gra Roku dla dzieci. Co się nie zmienia, to to, że tą główną nagrodę zawsze wygrywają takie gry rodzinne, średnio zaawansowane.
No a w tych pozostałych kategoriach, wiadomo, odpowiednio trudne lub łatwe. I taki sam trend widać również w tych mniejszych nagrodach, takich jak Polska Planszowa Gra Roku, czy na przykład ogólnoświatowy, internetowy Golden Geek, wręczany na portalu Board Game Geek. Czyli wygrywają gry takie niezbyt skomplikowane, niezbyt zaawansowane, w które może się bawić każdy, bez jakiegoś doświadczenia i czytania 2 godzin instrukcji. Co z tego wynika, to to, że najlepsze gry to są takie, które nie wymagają zbytniego zaangażowania na wstępie, ani wyuczenia się 50 stron zasad, tylko po prostu usiądnięcia, 5 minut wstępu i grania. No i różnica jest przede wszystkim taka, że jak na przykład zwycięzcę tegorocznego Spiel des Jahres, czyli w Kaskadzie, która jest zresztą również wydana w Polsce pod tytułem Kaskadia, takim samym, gra się no te 45 minut powiedzmy. Więc dużo łatwiej jest znaleźć 45 minut wolnego czasu w ciągu dnia, niż na przykład 2 godziny, żeby zagrać w Scythe, albo 8 godzin, żeby zagrać w Twilight Imperium. Także w Kaskadię można zagrać codziennie, a w to Twilight Imperium się trzeba umówić raz na 2 tygodnie z tą 6-osobową ekipą znajomych. W naszym wydaniu to by było raz na 2 lata, ale tak, właśnie tak by było. A jak się w coś więcej gra, to się to bardziej lubi. Można pokazać większej liczby znajomych, jak więcej ludzi zna i lubi grę, no to ma większą szansę w nagrodach. A jak ktoś lubi gry planszowe, no to oczywiście zapraszamy co miesiąc do Skierniewic, ponieważ Cech Fantastyki Skierkon organizuje planszówkowe czwartki i one odbywają się w atmosferze, w pizzerii Atmosfera, więc przy okazji rżnięcia w planszówki można oczywiście sobie też coś poszamać. No i zapytać tych już wyuczonych i zaawansowanych planszukowiczów, w co warto grać, albo poprosić o wprowadzenie do jakiejś nowej gry, która nas ciekawiła albo się spodobało pudełko, no bo według mnie to też jest jakieś kryterium. W związku z tym zapraszamy do tego, żebyście nasi drodzy słuchacze dołączali do nas właśnie wtedy. Zapraszamy w każdy pierwszy czwartek miesiąca, a poza takimi spotkaniami lokalnymi, regularnymi zapraszamy też na konwenty, gdzie wybór gier jest jeszcze większy, jest jeszcze większa szansa na znalezienie takich planszówkowych geeków, którzy wytłumaczą zasady i wtedy naprawdę można poznać ciekawe tytuły. A jak się komuś jeszcze nudzi na dodatek, no to zapraszamy do odsłuchiwania archiwalnych odcinków portalu, które możecie znaleźć na YouTubie, na Facebooku, na stronie internetowej skierkon.pl i na Spotify. I już w kilku odcinkach gry planszowe się pojawiały w różnych aspektach, no i w tym momencie zakładamy, że gry planszowe będą się pojawiały jeszcze wielokrotnie, a przy innych okazjach będziemy wracać do geekowego kalendarza po to, żeby zrywać kolejne kartki z niego. Dziękuję Ci, Milka, bardzo za nagranie i do usłyszenia wkrótce. Dzięki, Aurelion, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Cześć. Pa, pa.